Siema, siema, ja jestem Maciek i zapraszam was na drugi odcineczek. Zapewne te osoby, które dotrwały do końca w pierwszym odcinku, zastanawiają się, dlaczego od razu nie losowałem. Odpowiedź jest prosta. Tamten odcinek trwał strasznie długo. Mało kto zapewne dotrwał do końca, więc pomyślałem, że najlepiej będzie to zrobić na początku drugiego odcinka. Ten odcinek nagrywam kilka godzin po nagraniu pierwszego, bo nie zrobiłem wszystkich misji, ani nie zużyłem kluczyków, więc gram dalej. Może na początek uzbieramy skrzyneczkę, XP się oczywiście sprzyda, i zrobimy sobie od razu losowanie. Liczę na jakiegoś DPS-a, bo tanka już mamy, ten Tora mi poleciał wcześniej. Liczę na jakiegoś depsa. Zobaczymy, czy się Maciejowi uda. Byłoby śmiesznie, jakby poleciała mi jakaś Szymira czy Brutus, bo jak wiemy, nie mogę używać tych postaci. Zobaczymy, co to będzie. A to Ira elitarna. A to co? Estrilla. W sumie jako początkowa postać to tak w sumie średnio. No ale dobra, niech będzie. Musimy jakoś wytrzymać. No, troszeczkę jestem zawiedzony, ale niech będzie. Liczyłem na coś lepszego. O, obóz szkoleniowy został zrobiony. Co my tu mamy? Plus jest taki, że na początku jest dużo diamentów, więc będzie sporo losowania. I ogólnie też dosyć szybko idzie przez te wszystkie rozdziały początkowe. Zrobimy tak. Zresetuję tego Pogana i zainwestuję w Estrillę. To będzie spoko pomysł. Aha, jeszcze nie mogę zresetować. No trudno, to będziemy się męczyć. Później go zresetuję w takim razie. Tak czy siak zamienimy tego Hogana na Estrilde, bo na pewno będzie lepsza od niego. Nie wiem, czy się skupić właśnie. Zrobię tak. Zrobimy tanków na maksa, żeby mieli jak najwyższy level, żeby dłużej ustali. A resztkę expa wpakuję w... Dobra, niech będą na 21 poziomie, żeby odblokować skille. A resztę wpakuję w Mirael, żeby ta mocno biła z tyłu, nie? Bo oni ustoją, dadzą radę, a Mirael będzie nam tu depsy robiła, także... O, przy okazji ulepszymy. Akurat świetnie się złożyło, bo buty i kapelusz dają obrażenia, więc idealnie. Robimy to na jeden. Tak mniej więcej porówno. To na jeden. Mamy mały buścik. W sumie Irę też ulepszę, czemu nie? Mam expo to. Dwa razy się udało. I co? Udało się zrobić misję. Muszę wbić... A nie, już mogę, dobra, to spróbuję paru znajomych znaleźć. I może do jakiejś gildii dołączymy. Jeszcze muszę nikt zmienić, zapomniałem o Niku. Zrobiłem ankietę na kanale. Spytałem was, jaki tam dałem wam kilka propozycji i spytałem, jaki nick sobie dać. No i według ankiety, mimo iż Maćwiej wersja druga wygrała, to myślę, że wezmę jednak Wyses Brothers, taka śmiechowa nazwa. Różnica w procentach nie była zbyt duża, więc myślę, że wezmę po prostu Wyses Brothers. Troszkę się pośmiejemy. Nie wiem, czy można polskie znaki używać. Troszkę mi się zacięło. Damy Wyses Brothers. W sumie nie pomyślałem, mogłem też dać Gimper, nie? Wyses Brothers, perfekto. Awatar. Wiecie co? Co do awataru, to sobie może zmienię później na tym. Zmienię sobie później na... Ktoś do mnie dzwoni. Nie mam czasu na gadanie, spadajcie. Później sobie ustawię Łysego z Brothers. A to jak będę na telefonie, bo teraz jestem na BlueStacks, nie? O, to będzie idealnie. A to sobie później zmienię. Nie będę was tutaj zanudzał takimi pierdołami. Oczywiście gramy w 100% free to play. Nie będziemy sprzedawać nereczki. Wszystko na luzie. Co do kluczy, to myślę, że najpierw zrobię... Napiszemy na polskim czacie. Weźmiemy kogoś do znajomych. Tam ktoś na mnie dzwoni. Nie domyśli się, że nie chcę z tą osobą rozmawiać.
Jest coś ciekawego na czacie, nic się nie dzieje. Ogólnie powiem wam, że myślałem o takim, o takiej serii, w której wrzucam po prostu 10 minut takiego czystego czatu, nie? Żeby się pośmiać. Wiecie, jakie się akcje dzieją zresztą na czacie? To myślę, żeby było całkiem ciekawe. Dobra. Mam nadzieję, że ktoś mnie doda. A w międzyczasie będziemy sobie lecieć dalej do przodu. Jestem ciekaw, jak ta... tego wyrzucimy. W sumie zapewnie to miejsce, nie będę go wyrzucał, niech sobie tam bije. Zobaczymy, jak się będzie sprawować ta Estrilda. Ona ogólnie na początku jest dosyć słaba. Wybaczcie, że z dupy było takie cięcie, ale nie dawali mi spokoju. Troszeczkę się zmęczyłem. Totalnie wyleciało mi z głowy, o czym mówiłem. Chyba mówiłem o Estrildzie, jeśli się nie mylę. Ogólnie Estrilda na początku była słabawa. Znaczy ogólnie słabawa na początku, ale później jest całkiem spoczko. Zwłaszcza jako przeciwnik w kampanii. Zresztą w sumie każda postać jako boss w kampanii może być OP. Nawet taki, jaką ma... Ten z harfą. Wiecie, o kogo chodzi na pewno. Na razie całkiem spoko. W sumie zobaczę, kiedy mi się odblokuje gildia. 2.20, biblioteka 2.16, kryształ 4.36, o kurde, to trochę muszę się pomęczyć. Panie. Zobaczmy, czy ktoś doda mnie do znajomych. O! Szczerze nie spodziewałem się tego, że ktoś mnie doda. Tak szybko. Ale jakieś... Jacyś ludzie mnie dodali. Dobra. Będzie ostatni kluczyk. Chyba tak, nie? Ej, ale zdołem. Dobra, muszę przejść dalej. Na 2.12 odblokuje się wieża, także muszę przycisnąć do 2.12, zobaczymy. Później będziemy cisnąć wieżę, jak szaleni. O, zaczyna się, Sylas się pojawia. Będzie mi wszystkich nakicia robił. Później powiem wam, że w późniejszych etapach Sawas już nie jest takim wielkim problemem jak na początku. Później to już tak dosyć szybko się go zabija. Ile mam znajomych, kurde. Wszyscy chcą być przyjaciółmi Macieja. Jestem teraz incognito, nikt nie wie, kim jestem. Przeważnie jak piszę na czacie, to czasem ktoś mnie tam zna. Jak na razie spoko idzie. Myślę, że nie będziemy mieć problemu do, nie wiem, do czwartej kampanii. Tak czy siak przydałby się jakiś deps, bo będziemy mieć problem. Sama Mireale zbytnio nam nie pomoże. Plus taki, że są dwa dobre tanki z przodu. O, coś odblokuje? Nie. O, czyżby był drugi poziom VIP-a? Nie, pierwszy poziom. Odbierzemy, może akurat ten. Może akurat będę mógł jakąś postać ulepszyć. Szczerze liczę na Mireal. Właśnie, powiedzcie mi, jak wam się podoba te nowe menu. Powiem wam, że mi się podoba. Całkiem spoczko jest, ładnie wygląda. Ale mimo wszystko wolałbym, aby się skupili na bugach, a nie na... Chociaż w sumie Deps. To prawda nie jest jakimś mega dobry. Ale na tym etapie gry... Jeśli dobrze pamiętam, to ten Morwus ma obrażenia spoko na tył, na tylnią linię. W sumie mamy Ire... Nie będę go używał. Chociaż nie, wiecie co? Zamienię go za Hogana. Zapomniałem, że jeszcze Hogana mam. Także zrobimy go na maksa. Nie wiem... O... Jednak nie zrobimy go na maksa. Tak czy siak zamienię go za Hogana. Na pewno będzie więcej robił. Bo Hogan to myślę w ogóle nie przydawał, był. Kamerz się wieża odblokuje. Zobaczymy, ile się uda zrobić. O, Sylwina. Na tych poziomach jeszcze nie mają wszystkich skilli, więc nie powinno być problematycznie. Ciekawe, jaki tu jest boss na końcu. Ten z pierwszej kampanii był świetny. Nie wiem dlaczego. O, moi znajomi to są. Wyprzedziłem go, a cienki jest. Nie mi grać w tą grę. Git good. Oczywiście żartuję, nie? Żeby nie było, że tam kogoś obrażam. Leci bez problemu.
Bardzo by się przydało przyspieszenie, bym przeleciał szybko. Nie będziemy tam wydawać pieniędzy, nie? Jeśli dobrze pamiętam, to trzeciej kampanii, nie? Jest ten. Cały czas mnie do znajomych dodają. Kurde. Jakiś wysoki poziom. Patrzmy jego team. No spoko team ma całkiem. Będzie musiał za niedługo zmienić tą Sylwinę, bo później ona jak bije 160 level, to później już znacząco damage jej spada. Ogólnie spoko postać była. Mam nadzieję, że w przyszłości zrobią coś takiego, że te postacie 3 skillowe będą troszeczkę mocniejsze. Znaczy nie, że mocniejsze, tylko będzie można je dalej rozwijać, nie? No w sumie szkoda, taka Mirale jest świetna, Saevas jest super, Arden też jest świetny. O, właśnie Arden jako jedyna postać 3 skillową używa się na późniejszych etapach, także jeśli macie Ardena, to go nie palcie, bo się na pewno wam przyda. Ja jestem na 22 kampanii teraz i powiem wam, że jeszcze go używam. Co prawda leci na hita, ale w niektórych formacjach przeciwnika jest spoko, bo jest bezpieczny, nie? Jak jest bezpieczny z tyłu, to możecie go śmiało używać. Bezproblemowo będzie rzucał te pnącza. Ale Mirai ma damage. Widzicie to? Jak ona ich niszczy? Na hitka prawie. Mirale świetna postać i łatwo się ją robi, bo jest 3 skillowa, nie? Także polecam w nią zainwestować, do 160 poziomu jest fantastyczna. Zdecydowanie lepsza od Belindy. Jeśli ktoś mówi, że nie jest lepsza od Belindy do 160 poziomu, to jest nobem. To mówię tak poważnie. O, Saevasa mam. Nawet nie zauważyłem, że Saevasa mam. Kogoś mi tu brakuje. A, Irę. Wiecie co? Chyba zamienię Irę na Saevasa. Nie. Zamienię tego Morwusa na Saevasa, tak mi się wydaje. To będzie spoko opcja. Saevas będzie się sam leczył. Obrażenie też ma całkiem spoko. Zdecydowanie będzie lepszy niż ten dziadowski Morwus. Mam nadzieję, że nie kaleczę jego niku. Niku, Boże, imienia. Dobra. Ostatnia misja. Mamy kluczyk i lecimy. Kurde, jak będą mi tak cały czas rzucać diamentami, to uda się wieżę zrobić, losowanie zrobić. Dobra, co ja miałem zrobić? Użyć kluczyków. Ogólnie ten odcinek będzie troszeczkę krótszy niż tamten wcześniejszy, bo tam robiliśmy labirynt, a tutaj po prostu będziemy cisnąć kampanię. Dobra, jak mówiłem w pierwszym odcinku, myślałem nad Antandrą albo Gwinet. Biorąc pod uwagę, że mam już Estrildę, jak i Torana, to myślę, że zainwestuję w Gwinet. Tak zrobimy, zainwestuję w Gwinet. Chociaż jakbym zamiast Estrildę dał Skrega, to wtedy Antandra byłaby lepszym pomysłem, bo jeszcze jedna postać i miałbym jakiś bonus, nie? A z drugiej strony, wiecie co? Jednak dam Gwinet. Dobra. Teraz patrzcie, Maciej za pierwszym razem trafia w Gwinet i przechodzi do drugiej wyspy. To będzie piękne, patrzcie na to. Nie udało się. Teraz. O, myślałem, już tak mini zawał miałem. Wiecie co, zrobimy taki ten. Teraz jest tu wrog wolny. No cóż, smuteczek. Naprawdę liczyłem, że ten. Właśnie, miałem ten, wpisać jeszcze kod ten rabatowy. To dajcie mi chwilę, tutaj zrobię cięcie. Dobra, mam kodzik. Teraz go wpiszemy. Jeśli ktoś z was nie wiedział, że jest nowy kod, to zaraz zobaczycie. O, przy okazji patrzcie, gdzie się go wpisuje. Klikacie w awatar, dajecie ustawienia. No. I tutaj macie kody rabatowe. I tutaj wpisujecie. No. Aha, muszę. Ctrl V. O. I tu macie kodzik. Wiecie co? Wkleję wam ten kod pod filmem. W sobie skopiujecie. 500 diamentów, 60
kamieni i 5 scrolli. Czyli całkiem w pytkę. Zrobimy sobie od razu losowanko. A my tu mamy. Dobra. Miałem zamienić go na ten, ale jednak tego nie zrobię. Chociaż nie, niebieskich potrzeba 3, jeśli się nie mylę, żeby ich połączyć, tak? Tak, dobra. To jednak zrobimy sobie Saevasa. Będzie 100 razy lepszy niż ten Morbus. Morbus? Chyba tak, nie? Dobra, tak czy siak robimy Saevasa. Właśnie, jeszcze Saevas w teamie, to mówię wam, pójdę w Skrega. Pójdę w Skrega, do tego dowalę Saevasa i tą Antandrę, czyli zamienię. Jednak Gwinet wyciągnę. Robimy Saevasa. Jednak, mimo iż chciałbym mieć tą Gwinet, to myślę, że pójdę jednak w tą Antandrę. I zrobimy sobie team zwierzaków. To będzie spoko opcja, tak mi się wydaje przynajmniej. Rozbierzemy tego dziada. Pan już idzie na emeryturę. I do gry wchodzi pan Saevas. Mamy wszystkich na 20 poziomie, czyli całkiem w pytkę. Szkoda mi tej Iry trochę. Więc troszeczkę podniosę. Nie mam prochów. Klasycznie proszków brakuje zawsze, nawet na niskim poziomie. Pociśniemy jeszcze kampanię. Kurde, zapomniałem zmienić. Dobra, to jeszcze ten jeden pojedynek, niech sobie Morbus pobije. I już nigdy więcej nie będzie brał udziału w żadnej walce. Jego miał bardzo krótką karierę w mojej drużynie. Jeśli chodzi o te postacie czy skillowe, w które warto inwestować, to właśnie Mirael, Arden. Arden przede wszystkim, on jest świetny. Saevas. To tam jeszcze Ira też jest całkiem spoko, Sylwina też jest spoko. Bardzo mi pomogła w jednym z wierzchołków czasu. Nie pamiętam już, który to był. Ten z tymi, nie pamiętam jak się nazywał, ale pamiętam, który to był. To był ten wierzchołek, gdzie trzeba było trzy relikty jakby. No, powiedzmy trzy relikty trzeba było włączyć, żeby tam takie sekretne przejście odblokować. Tam nie umarli byli. O, może w ten sposób. Może będziecie wiedzieć, o który chodzi. I tam była właśnie Sylwina bardzo pomocna. Jeśli dobrze pamiętam, to nawet w tym filmie mówiłem właśnie o tym, żeby tam używać Sylwiny. Biedny Morbus odchodzi na emeryturę. Ktoś tu mnie do znajomych dodał? Kurde, same koksy mnie dodają. Co do gildii, to pomyślałem, że po prostu dołączę do swojej gildii. Tej, której mam. Zrobię sobie miejsce jakieś. No za niedługo będę robił czystkę. Właśnie, o, tu wam powiem jeszcze, jeśli chcecie dołączyć do mojej gildii, to, kurde, zapomniałem o tym Morbusie, to po tym evencie, który teraz mamy z tymi obozami, będę robił czystkę i później jakieś fajne osoby będę przyjmował do gildii. Także jeśli chcecie do mnie dołączyć, to piszcie do mnie w grze. Tylko na tym głównym koncie, tutaj nie piszcie. No, chcecie dołączyć, to po prostu do mnie napiszcie, pogadamy sobie trochę. Jak będziecie spoczko ludzikami, to na pewno was przyjmę. Także zachęcam do pisania do mnie. Jeszcze jak macie jakieś pytania ogólnie, czy coś tam chcecie, jakieś porady, to też śmiało piszcie. Nie musicie się obawiać, że nie odpiszę, bo każdemu odpisuję. Kurde, idzie jak spłatka. Maciej Fest, dobry gracz w tą grę, jest masakra. 20k powera. Czyli można powiedzieć, że jestem dobrym zawodnikiem. Leci jak spłatka. Też nie zapominajcie, żeby pod filmem pisać jakieś pytania, zadawać pytania, a ja w kolejnych odcinkach będę wam na nie odpowiadał. Także myślę, że będzie spoko seria, bo myślę, że będziecie mogli się czegoś nowego dowiedzieć, nie? O, biedna Ira umarła. Co do Iry, w późniejszych etapach to swoim ultem potrafi bardzo dużo obrażenia zadawać. Ogólnie z autoataku brała mi wszystkich na hiciora. Poziom górę. No. Ale powiedzcie mi, dlaczego ja nie mam żadnych ten. Tu powinno być dużo nagród, nie? Z tych ten. Jest hajs. Aha, 10 punktów towarzyszy muszę wysłać, ukończyć rozdział i 200 punktów za... Okej, zobaczmy jeszcze tu. Jutro będzie Hogan na elitarnym.
Spoko, że będzie, ale tak nie będę go używał. Przyda się do spalenia na kogoś. Chociaż nie. Tutaj powiedziałem teraz głupotę. Ulepszę go, a te postacie, które używam, wsadzę do kryształu rezonansu. Tutaj właśnie kolejny taki mój tip. Zawsze ulepszajcie postacie o najwyższej wzniosłości, a te postacie, które używacie, po prostu wsadzajcie do kryształu rezonansu. W ten sposób będziecie mogli podnieść poziom waszych postaci, te, które używacie, na wyższy level niż aktualna wzniosłość wam pozwala. To jest taki spoko sposób. W jednym z filmów właśnie o tym wspominałem. Jeszcze trochę będzie koniec tej kampanii. Ogólnie myślę, że tak zrobimy do końca kampanii i będziemy kończyć odcinek. Oko sobie radzą. Co do... Toran ma fajny przedmiot sygnowany na mityczny plus. Sam go jeszcze nie sprawdzałem, bo mój Toran jest na niskim poziomie, ale słyszałem, że właśnie jest spoko. Nie wiem, na czym polega, szczerze mówiąc, nie przyjrzałem się temu, ale ponoć jest właśnie dobry. Dlatego myślę, że warto właśnie w niego zainwestować. Następnym razem, jak będę miał Torana w labiryncie, to na pewno sprawdzę. Mam tego Saevasa, jakoś mu się nie przyjrzałem. Zobaczmy, jak się sprawuje. O, powiem wam, że crity nawet wali, to całkiem spore, bo wali po 500 ponad. Już bym amunicję, animację zmienili, tego. Coś inaczej to wyglądało. O kurde, ale dostał. To jest boss? Dobra, ta Mirale jest mocna, więc nie powinno być problemu. Jak mówiłem, właśnie warto zainwestować w tanków i w jednego depsa, nie? Nie trzeba tam we wszystkich porównowalić, tylko skupić się na jednej postaci. Mamy tu jakiś przedmiot pod Saevasa. Pewnie jakbym pozbierał. Ja mam postacie, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. To zbieramy wszystkie diamenty. Może wystarczy na losowanko kolejne. Byłoby spoko zakończyć odcinek losowaniem kolejnym. Szkoda, że nie mam jeszcze tego. Co się nazywa? Kurde, wyleciało mi z głowy. Chodzi o to tam, że sobie wybieracie postacie i tam 10% więcej szansy macie przy elitarnej, że dostaniecie to, co chcecie, nie? Jeśli dobrze pamiętam, to się dopiero odblokuje po przejściu 9.20. 9.20 to jest taka pierwsza ściana, która sprawia, że musicie tak konkretnie pokombinować, nie? Troszkę postoicie. To jest test wytrzymałości i taki test wiedzy o grze, bo tam trzeba troszeczkę pokombinować, trzeba właśnie ustawienia tam popróbować różne. Według mnie właśnie to jest całkiem spoko. Bo można pokazać, czy się troszeczkę gry nauczyło. 2200. Nie jestem pewien, czy się uda, no ale może za jakiś achievement będzie więcej diamentów. To będzie piękne losowanko. I tak pewnie nic nie dostanę, znając żywota. Dobra, jeszcze ktoś? Dobra, wszyscy. To jeszcze 400 diamentów. Miejmy nadzieję, że mi poleci. Kogo tu my tu mamy? O, jest Arden i Kaz. Co do Kaz, ja ogólnie za nią nie przepadam. Nie jest jakąś... Nie lubię jej po prostu. Ale jest świetna na Vryza w labiryncie. Tak jak mówiłem właśnie w poprzednim odcinku, jeśli ktoś z was właśnie oglądał ten mój progres w labiryncie na Kaz, jeśli trafi wam się ten relikt, który sprawia, że ataki Kaz zatruwają przeciwnika, i jeszcze ten drugi, że przy atakach normalnych macie dodatkowe zatrucie, to Kaz jest świetna na tego labiryntowego Vryza. Jeśli mi się właśnie trafiają te dwa, ten, to biorę, w miarę możliwości oczywiście biorę Kaz. Gildia. Zobaczmy, jakie są gildie z ciekawości. Tak jak mówiłem, sobie dołączę do swojej gildii. Coś mi się zacięło.
Fucking shit. Dołączę do swojej gildii, będę miał bibliotekę. Troszkę oszukuję, no ale... Skoro mam możliwość, to czemu jej nie wykorzystać, co nie? Dołączę do swojej gildii. Będę bił. Troszkę się pośmiejemy ze mnie, jakie mam obrażenia robię na Wrizie. Na Sorenie. Powiem wam, że... Kurde... Estrilda zadaje całkiem spoko obrażenia tą swoją szarżą. Czyżby ją naprawili, a ja nawet nie widziałem. Wydaje się lepsze niż kiedyś. Może coś mi umknęło, może słabo czytałem aktualizację. Możecie mi napisać pod filmem, czy coś zmieniali u Estrildy, bo wydaje się całkiem spoko. Duże obrażenie nawet ma. Chyba, że tak mi się wydaje, bo w sumie dawno jej nie używałem. Będzie, nie wiem, z pół roku prawie, kiedy ostatni raz używałem Estrildę. Także możliwe, że coś się zmieniło, a ja nawet nie wiem. No patrzcie, jakie obrażenia z tej szarży. Dobra jest. Teraz patrzcie, jak Mirael wszystkich bierze na kiciora. Vedan też, co do Vedana, on jest też spoko postacią dla właśnie nowych graczy. Nawet z przodu stoi trochę, bo się leczy. Z tego ataku też się leczy, więc jest całkiem okej. Ja go troszeczkę używałem. Ale sfailowała Mirael te ulti. Czyżby ściana? Czyżby Maciej dalej nie przejdzie? Dobra, tutaj Maciej będzie musiał wyłączyć auto-atak. Dobra, wiecie co? Nie ma sensu ten. Próbuję jeszcze raz. Dobra, wyłączmy auto. Żeby nam Mirael tego ulti nie marnowała. Dobra, to niech się odpali. Cały was może się odpalić. Też może się, wszyscy mogą się odpalić, a później będziemy trzymać ulti na tego Vedana. A my poczekamy. No, dawaj, dawaj. Dawaj, wszyscy mogą się tam. Główny DPS umarł. Chyba ściana dla Macieja. Dalej nie przejdę. Dobra, spróbujemy postacie ulepszyć. Nie, to już jest koniec. Dobra, nie ma sensu, bo na pewno padnę. Spróbuję ulepszyć postacie. Wiecie co? Weźmiemy się za Mirael. Ona z naszym głównym depsem, więc... Dobra. Weźmiemy się za Mirael i zrobię też tą Estrillę, bo ona też ma spoko obrażenie. I zrobię jeszcze... Nie zrobię, bo nie mam prochów. Dobra. Kolejna próba. W sumie mogłem jeszcze skrzyneczkę pozbierać, to pozbieram skrzyneczkę, ile tu jest nagród. Dobra, spróbujmy. Jeszcze przedmioty dodatkowo wyleciały. Ktoś tam pipsze na dworze. Weź mi tam, chłopie, nie trąb, bo Maciej nagrywa. Dajesz Maciejowi odcinek. Dobra, to nie ulepszę. To zainwestuję w panią Estrildę. Dobra, teraz powinno pójść chyba gładko. Na miękko. W sumie mogłem też przedmioty ulepszyć, ale dobra. Jeśli teraz nie się nie uda, to ulepszę przedmioty. Ale myślę, że w sumie wiecie co. Poczekam, aż się Vedan pojawi i dopiero wtedy odpalę ulti. Od tej. Dobra, i teraz odpalamy ulti. Dużo obrażeń będzie, to już mogę dać auto. Dobra. Poczekamy. Aż się pojawi. Dobra, i teraz umiera. No i pięknie. Widzicie? Trochę taktyki, koleś się gubi. Jeszcze kawałek i będzie koniec tego rozdziału. Mam nadzieję, że uda się dobić. W ogóle odcinek miał być krótszy, ale widzę, że dobijamy do 25 minut. Wybaczcie za taki długi, nie planowałem tego. Myślałem, że będzie krótszy. Mam nadzieję, że ktoś w ogóle dotrze tak daleko. Progresik jest. Na razie idzie w sumie bezproblemowo. Dużo osób narzeka na Niru, że jest OP. Ogólnie polecam się właśnie skupić jak największe obrażenie dać na niego, starać się go zabić jako pierwszego i nie powinien robić problemów.
Teraz będzie boss. O, Sylwina, zaczyna się. Teraz będzie problem. Pytanie, czy ona już będzie miała ten skok. Jeszcze nie. Dobra, to myślę, że będzie. Ale za to jest Vedan. Vedan będzie bardziej problematyczny. Tak czy siak, priorytetem powinna być Sylwina, bo ona się kupia na postaciach, które... O właśnie, jak widzieliście teraz. Miral zginęła. To będzie ciężka walka, nie jestem pewien, czy mi się uda. Tak, będzie problem. Została Estrilda. Wiecie co, po prostu lepsze przedmioty. Dobra, to zamiatane. O, będą sam wszystkich zabił. No on jest, zwłaszcza na 9.20 jest mega problematyczny. Ale Spokulus macie się nie podda. Ulepszamy Nemaxiora przedmioty. W sumie wiecie co, popełniłem troszeczkę błąd, bo mogłem ulepszyć ten. Dobra, próbujemy jeszcze raz. To, że się uda. Nie ma co się poddawać. Robiłem błąd, bo mogłem właśnie ulepszyć tamten pancerz na jedną gwiazdkę, a nie pakować w jeden. Ogólnie uważam właśnie, że lepiej tak po kolei ulepszać, a nie skupiać się na jednym. Muszę zabić tą Sylwinę najszybciej. Mam nadzieję, że Miral mi nie padnie. Jak padnie, to będzie problem. Chyba padnie. No tak czy siak padnie. Więc lipa. Poczekamy, aż się pojawi pan. No. Dobra, mam Irę, więc nie powinno być problemu. Co do Vedana, to na niego jest spoko właśnie jakieś crowd control, jakieś ruty na ziemi, jakieś slipy. Tak, Nemorka jest spoko na niego, jak rzuca. Nemorka na niego spoko. Ogólnie chodzi o to, żeby go powstrzymać przed użyciem umiejętności specjalnej. Wiecie co? Zakończymy odcinek w tym momencie. Pomęczymy się w kolejnym odcinku. Szkoda, że nie udało się nazbierać diamentów. Z drugiej strony fajnie, bo rozpoczniemy kolejny odcinek od losowania. Także to tyle. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Na razie.